Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na trasie S6. Na miejscu funkcjonariusze ustalali okoliczności tego zdarzenia, jednocześnie kierując ruchem tak, by jak najprędzej rozładować tworzące się korki. W środę przed godziną 14:00 policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymali zgłoszenie dotyczące kolizji drogowej. Do zdarzenia doszło na trasie S6 w miejscowości Żochowo. Funkcjonariusze słupskiej drogówki błyskawicznie zjawili się na miejscu zdarzenia. Mundurowi po rozmowach z uczestnikami kolizji ustalili, że 62-letni mężczyzna, kierujący ciężarowym DAF-em z naczepą, nie zachował bezpiecznej odległości od jadącej przed nim ciężarowej Scanii i uderzył w tył tego samochodu. Policjanci ustalili również, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Dowody rejestracyjne obu kierowców zostały zatrzymane, a sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Funkcjonariusze policji przypominają, by szczególnie w okresie zimowym zachować szczególną ostrożność na drogach. Policjanci z referatu kryminalnego Komisariatu Policji nr 2 w Słupsku zatrzymali słupszczanina, który dokonał kradzieży butów. Mundurowi zwrócili uwagę na idącego przez galerię handlową mężczyznę, który niósł w rękach buty o dwóch różnych rozmiarach, bez kartonu. Z powodu tego, że 20-latek znany jest policjantom z wcześniejszych interwencji, przyznał się do kradzieży obuwia. Podczas czynności służbowych na terenie jednej ze słupskich galerii handlowych, funkcjonariusze z referatu kryminalnego Komisariatu Policji nr 2 w Słupsku zatrzymali młodego mężczyznę, który niósł w rękach parę sportowych butów, zachowując się przy tym dość nerwowo. 20-latek po spostrzeżeniu policjantów zmienił kierunek marszu. Mundurowi natychmiast ruszyli do akcji. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony na komendę, gdzie przyznał się, z którego sklepu ukradł obuwie warte 329 zł. Za popełniony czyn grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. W debacie dotyczącej bezpieczeństwa seniorów mieszkających na terenie gminy Słupsk udział wzięło blisko 50 osób. Policjanci kolejny raz realizowali jedno z priorytetowych działań profilaktycznych, którego celem jest zacieśnienie współpracy z lokalną społecznością i uświadomienie osób starszych o potencjalnych zagrożeniach. Oprócz zagadnień związanych z metodami działania przestępców i sposobów ochrony przed ewentualnym oszustwem, poruszono tematy związane z bezpieczeństwem na drodze. Funkcjonariusze policji wskazywali na istotną rolę pełnioną przez odblaski, a także apelowali o noszenie tych elementów również w obszarze zabudowanym. Uczestnicy spotkania otrzymali od mundurowych odblaskowe opaski i zawieszki, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Ważnym punktem spotkania było omówienie funkcji oferowanych przez aplikacje Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.